Byłem też w Anglii, bo powiem wam, że moim marzeniem, uczyłem się 20 lat angielskiego. Moim marzeniem zawsze było w końcu porozmawiać z prawdziwym Anglikiem. Na moje nieszczęście trafiłem na angielskiego dresa. Hey mate, who the fuck are you? What do you think you are? Kurwa, to było po angielsku? W tym momencie moje 20 lat nauki języka angielskiego poszło się jebać. Czasami mam wrażenie, że z nauką 16 czasu w języku angielskim jest jak z kamasutrą. Dobrze znać wszystkie pozycje, ale i tak używa się tylko trzech. Hey mate, who the fuck are you? What do you think you are? You're from Poland. Are you fucking facts? Are you fucking facts from Poland? And now you walk in my fucking pub and I'm fucking unemployed? Because of your book is fucking fake, you grew from Poland. Po pół godziny okazało się, że to też Polak. I to z Radomia. W Anglii kupiłem sobie tylko jedną pamiątkę. Chcecie zobaczyć co? Z przyjemnością wam pokażę. Nie, spokojnie. Ostatni raz kupuję coś na kacu. To miał być tylko wygłup. Jestem w TK Maxie, patrzę, a na wieszaku wisi ten płaszcz. Myślę, co za zjeby kupują coś takiego? Przymierzyłem go tylko do zdjęcia, zrobiłem zdjęcie i wrzuciłem na Facebooka z opisem, jeżeli zanim wyjdę ze sklepu, będzie 100 lajków, wezmę go. No i wiecie, odłożyłem na wieszak, wyłączyłem internet w telefonie, no bo jestem w Playu. Robię dalej zakupy, później idę do kasy, czekam w kolejce, a sprawdzę ile jest lajków, nie? Odpalam telefon, patrzę, chlas, a tam prawie 300. A ja zapomniałem sobie sprawdzić, ile to kosztuje. Wracam na ten wieszak, patrzę na metkę, a tam 500 funtów. 500 funtów. Ja do końca wyjazdu, tylko chleb i woda. Rodzina się od razu mogła pożegnać z magnesami. No i w Londynie byłem z trójką znajomych. Jak oni zobaczyli, co kupiłem, cały Londyn zwiedzałem sam. A ja myślałem, tak, wiecie, Londyn, tyle milionów ludzi. Przecież nawet nikt mnie nie zauważy, taka mieszanka kulturowa, wcale nie. Cały czas mnie zaczepiali ludzie, pytali, gdzie jest mój statek? Gdzie jest ten cyrk? Raz mi koleś dał 2 funty i kazał, żebym mu drzwi otworzył. Ja mówię, no dobra, Londyn, tyle milionów ludzi. Kto mnie tam zna w ogóle? Ostatniego dnia jadę metrem, patrzę, naprzeciwko 2 Polaków. Na telefon, na mnie. Na telefon, na mnie. To ty. No i co zrobiłem? Z tymi Polakami poszliśmy do parku i piliśmy żubry. Pijemy sobie te żuberki, przychodzi bezdomny i do nas. Do you have some change? Drobne. Do you have some change? A mówi tak. Oh, nice jacket. A ja do niego. Ha, ha, because I'm captain. A ci Polacy, Marcin, nie mów tak. A ja mówię, że to głupi żart, że jestem kapitanem. Marcin, nie mów tak. I się okazało, że w Londynie w slangu mówi się, że jak ktoś jest po kokainie, to jest kapitanem. Teraz mi mówicie, a ja 4 dni popierdalałem po Londynie, jak ktoś mi mówił nice jacket, because I'm captain. I'm captain. Welcome to the Caribbean. Ja naprawdę myślałem, że ja potrafię mówić po angielsku, ale problemy już były na recepcji. Hello, I have reservation. Marcin Wojciech. Good morning, sir. Can you spell your name? Spell, literowanie. Przecież to było na samym początku angielskiego, 20 lat temu. Jak to było? A, B, C, D, E, F, G. Du, ru, ru, ru. Dobra, mam. M jak motherfucker. A jak anal. R jak grab. C jak cinquecento. I jak Inowrocław. N jak Namysłów. A Zbigniew Wojciech, to pan da karteczkę, bo tego się nie da przetłumaczyć, nie da się tego powiedzieć, napiszę. I powiem wam, zawsze się dogadałem po angielsku, tylko później od tego tłumaczenia to mnie ręce bolały. Nie wiedziałem, jak jest
otwieracz do wina. Idę do recepcjonisty, mówię: wine. W Hiszpanii nie wiedziałem, jak powiedzieć po hiszpańsku, że chcę kupić szybką ładowarkę do Samsunga. Bo szybko ładuje 45 minut, a ta wolna z 1,5 godziny. A babka nie rozumie nic po angielsku. Myślę, co ja znam po hiszpańsku? Ale wymyśliłem. Ta ładowarka to jest rapido czy despacito. A ona rapido, to biorę. We Włoszech. Taki starszy dziaduś w sklepie z warzywami. Pytam, czy ma jajka. On mówi, że nie rozumie, nie rozumie. Dobra, dobra, panu wytłumaczę. 10. Dziesięć. I koleś mi dał, kurwa, 10 pomidorów. Nie wiem, czy wiecie, ale Polacy w Anglii to nie mają za dobrej opinii. No. Wiecie, że kiedyś Polacy w Anglii pod pałacem Buckingham upolowali i zjedli łabędzia? Na serio, co to musiała być za rodzina? Grażynka, zostaw tego kurczaka z Tesco. Ze szwagrem załatwię ci lepszego ptaka. I ze szwagrem, gdzieś pod Tamizą, ty szwagier, patrz, ta. It's piękne, it's beautiful. Szwager, it's predator, kurwa. Szwager, I gonna give him a chickena. I do łabędzia, kom, kom, nie zrobimy ci nic złego, kom. A łabędź, jebana Franca, szwagier, Gerari, hir, dobre, szwagier, chodź po tego mniejszego, tamten i tak byś nie zmieścił do prodiża. Anglicy też nie są normalni. Jeżdżą po lewej stronie. Z tym Brexitem to oni sami nie wiedzieli, czy oni chcą wyjść, nie chcą wyjść. Teraz im się to odbija czkawką. W Anglii masz tak, że idziesz do łazienki, to masz osobny kurek z ciepłą i osobny z zimną wodą. I to nie jest tak, że w tym ciepłym to leci ciepła, tylko tam leci wrzątek. Może dlatego, że to są 5 o'clocki. 5 o'clock tea time. Nastawić wrzątek w czajniku? Nie, idę po wrzątek do umywalki. A w tym zimnym to nie leci zimna, tylko jakaś lodowata. Także panowie, przykro mi, ale w całej Anglii pod bieżącą wodą, no jajek se nie umyjesz. Chyba, że ja się bałem, że jak wejdę pod prysznic, to będzie osobny prysznic z zimną i osobny z ciepłą wodą. No nie wiem, co oni w ogóle mają z tą temperaturą. W całej Anglii, we wszystkich knajpach leją ciepłą wódkę. Co to za kultura? Nie wiem, jak u was w domu, ale u nas w domu ciepłą wódką to o 5 rano rozganiało się gości. Słuchajcie, dobrze się siedzi, 5 rano, to może ostatnia buteleczka ciepłej wódki. Ciepła wódka? Dobra, to spierdalamy. Wrócimy, jak zabroi się. Mój kumpel z Anglii, jak się dowiedział, że my Polacy pijemy wódkę nawet na stypach, to się chciał przeprowadzić. Zaprosiłem go do mnie, do Rybnika, na Wigilię. No i tam, dzień przed Wigilią, wiadomo, imprezka, nie? W pewnym momencie przychodzi John i mówi: Marcin, ja już więcej z wami nie piję. Pytam: John, co się stało? Marcin, ja się tak upiłem, że jak byłem w łazience, to mi się wydawało, że w twojej łazience, w twojej wannie pływają ryby. Następnego dnia mówiłem mu, że mamy też jałówkę na balkonie. Jak szedłem po mleko do kawy, to powiedziałem: daj mi momencik. Wyszedłem na balkon i robiłem muu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 
w tym płaszczu się pokaże, co? Jest jeden plus tego płaszcza. Patrzcie, tak wygląda w płaszczu, a tak bez. A tak w płaszczu. Płaszcz tak odciąga uwagę, że w płaszczu nawet nie widać, że łysieje. Wiecie, gdzie mógłbym zrobić nim furorę? 1 listopada na grobach. Wyobraźcie sobie, ja pomiędzy tymi pomnikami, zniczami, wszystkie sąsiadki by mnie obgadały. Ty patrz, jak w tym roku się Wojciech odjebał na święta. W zeszłym roku taka zwykła kurtka z HM-u, a teraz jebany wygląda jak król cyganów. Kiedyś po występach było tak, że ludzie chcieli zrobić sobie zdjęcie ze mną. Teraz chcą sobie zrobić zdjęcie w płaszczu.
We Wrocławiu podszedł do mnie koleś, sorry, mogę prosić o zdjęcie płaszcza? Ja mówię, spoko, nie ma problemu. Ustawiam się, a koleś do mnie, nie, nie, nie. Czy mogę prosić o zdjęcie płaszcza? Bo chujowo w niej wyglądasz. Dziękuję wam bardzo. Subskrybujcie mój kanał na YouTubie. Kochajcie mnie na Instagramie. Polubcie mojego Facebooka. Podbijajcie moje aukcje na Allegro. Muskajcie mnie po plecach. Komornikowi nie zdradzajcie miejsca mojego pobytu. Dziękuję wam. Marcin Zmieniewajciech.